Dobra, tutaj nagrywam perkusję. Mam takie miejsce zrobione sobie. Tu jest gąbka akustyczna, na górze też materace. Na podłodze jest kilka warstw dywanów, plus dodatkowo pod bębnem basowym jest taka jakby, nie wiem co to jest, ogrodowa ta gumowa. Wycieraczka, o coś takiego, żeby bardziej izolowało, nie, od podłoża, bo basowe dźwięki najbardziej idą przez podłogę i ściany. W bębnie basowym jest poduszka, zdjęta tylna membrana. Dobra, no i w tym bijak jest zmieniony na, tutaj przykręciłem kawałek plastikowej rurki hydraulicznej. Na końcu jest też kawałek takiej właśnie tej gąbki akustycznej. Tutaj plastikowe wieczko, pokrywka od pudełka, żeby taki klik był, bo czasem zdejmuję po prostu tą gąbkę i jest coś innego, nie? W brzmieniu właśnie takie kliknięcie przy nagrywaniu, żeby to słychać było. Pod tym jest jeszcze gąbka. Dobra, pałeczki. Pałeczki zrobiłem takim sposobem. Jest patent na cichsze kijki, bo normalne są po prostu za głośne i nie mają w sobie możliwości jakby kontrolowania bardziej brzmienia, nie? Żeby było czasem subtelniej. Tak jak mówię, ja to tam jak nagrywam, nie? To przy normalnych, na przykład jak miałem kijach, nagrywałem, to ten hi-hat był za głośno, crash był za cicho, albo jak się walnęło za mocno, to za głośno i nie było za bardzo tej możliwości kontroli tego, nie? No i dodatkowo, że to jest lżejsze, są takie kijki bambusowe, na końcu których są te takie linki jakby do prania, plastikowe, do suszenia, nie, ubrań i ten. I to bardziej też po pierwsze pasuje do plastikowych tych, czy tam syntetycznych tych naciągów, membran. Dwa, że jak się gra, to po prostu nie zużywają się talerze tak jak przy normalnych kijach, nie? Bo to jest mniejsza waga i końcówki, nie? To zabezpiecza automatycznie. Po trzecie, wiadomo, właśnie przy tym nagrywaniu, tak jak mówiłem, że subtelniej można te dźwięki wydobywać i to bardziej mieć jakiś wpływ na to, nie? Na te brzmienie, niż tylko. Bo normalnymi kikami to po prostu głośność jest zawsze większa. Z obserwacji swoich tak mam i doświadczeń, nie? Dlatego to zmieniłem. No i tyle, no w sumie. Co tu jeszcze gadać?